Cześć! Dzisiejszym filmem zaczynamy fantastyczną przygodę o tym, jak zrobić studio. Zapraszam! W pierwszym odcinku, a tak na dobrą sprawę w zerowym trzeba powiedzieć, chciałbym Wam powiedzieć o tym, co tu się znajduje, gdzie się znajduje, dlaczego. Jesteśmy na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, a mało ludzi wie, że tu są takie fajne pomieszczenia. #2021. W tych czterech modułach, które tutaj są, mamy najpierw taki fajny przedsionek, który można nazwać w pewnym sensie przedsionkiem ciszy. Te drzwi, które tutaj właśnie minęliśmy, być może zrobimy o nich też nawet materiał, jak poprawić izolacyjność akustyczną drzwi właśnie jakimiś prostymi rozwiązaniami, typu szczelka, coś przyklejenie na zewnątrz i będziemy robić pomiary. Mam nadzieję, że to się uda. Z tego przedsionka ciszy przechodzimy przez już fajne, porządne, akustyczne drzwi do studia. W tym pomieszczeniu mamy taką prostą adaptację akustyczną, mamy stanowisko właśnie, które służyło do obsługi tej komory bezechowej, mamy punkt, w którym można tutaj właśnie montować materiały. W tym momencie Tomek, mam straszny problem z imionami, przygotowuje właśnie, niektórzy się ucieszą, wsłuchaj się, będziemy robić reaktywację, mamy nagrane materiały i będziemy tutaj próbowali nas tym robić. Tomek jest studentem właśnie inżynierii multimediów, gdzie tutaj Michał za kamerą stoi i trzyma gimbala, próbuje się nie ruszać, gdzie będziemy właśnie próbowali wykorzystywać właśnie studentów, którzy są chętni na inżynierii multimediów do tego, żeby działać właśnie, ćwiczyć, praktykować właśnie swoje doświadczenie, je szkolić, podnosić. Z tego studia mamy kolejne drzwi i przechodzimy przez jeszcze jeden przedsionek do byłej komory bezechowej. Jest to pomieszczenie, w którym no, była komora bezechowa, klinę zobaczycie za chwilę jeszcze w innym module. I zepsułem ją, na dobrą sprawę, oczywiście za zgodą tutaj odpowiednich osób na uczelni. Będziemy robić tutaj pomieszczenie, do czego jeszcze Wam nie powiem, to w następnych odcinkach będziecie się dowiadywali na bieżąco. Była masa klinów, teraz czeka nas troszkę brudnej roboty. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni uda nam się tutaj to wszystko zrobić i zacząć działać z adaptacją akustyczną. Jak wyglądały te kliny? Chodźcie do kolejnego modułu. Ponownie jesteśmy w tym przedsionku ciszy. Jak widzicie, są tu jakieś szafy. Ogólnie są plany na niesamowite remonty. Tutaj nie będę Wam zdradzał od razu wszystkiego, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy teraz w trzecim module. Tam były dwa poszczególne. Ten moduł, zdjęcia z tego modułu widzieliście na moim fanpage'u. Jest to pomieszczenie do domowych instalacji audio-wideo. Obecnie na takie potrzeby zaadaptowane. Mamy tutaj 5.1 zrobione z głośników Logitecha, jakiś prosty projektor Benku, projektor typu DLP. Mamy zestaw stereo od Tagi i mamy tutaj właśnie te kliny z komory bezechowej. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj pokazać. Tak wyglądały właśnie tamte kliny z komory bezechowej. Te one są tutaj zmagazynowane, położone w ten sposób, nie po to, żeby robić tutaj dobrą adaptację akustyczną, tylko po to, żeby je gdzieś po prostu zmagazynować na czas remontu właśnie tamtej komory bezechowej. Ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo dużo ciekawych pomysłów, co się będzie działo z tym modułem, jeszcze z modułem następnym, także czekajcie, śledźcie. Piszcie w komentarzach poniżej, co byście się chcieli dowiedzieć, co będziemy robić, co chcielibyście się dowiedzieć, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, żeby studio... I tutaj muszę powiedzieć, że to będzie studio i audio, i wideo na dobrą sprawę, więc możecie nam sugerować, co trzeba byłoby zrobić. Możecie się też zapytać, co byśmy zrobili, co byśmy Wam poradzili, żeby zrobić. Także śledźcie, piszcie, jesteśmy dla Was, zaczynamy, myślę, fantastyczną przygodę, fantastyczną wycieczkę dla Was, jak i dla mnie. Mam oczywiście tutaj przyzwolenie wszystkich osób na uczelni. Bardzo fajny klimat tu jest i mam nadzieję, że zrobimy fenomenalne rzeczy. Nagranie do intro filmu zerowego robimy studio. Ja jestem powyżej tej 2/3, w sensie gdzieś w tej najwyższej jakby pasku. A teraz na chwilę jeszcze do komory bezechowej, już tej byłej, zepsutej. Albo nie pasuje mi to. Dobra, koniec. A tymczasem ja Wam dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.